Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentować Dariusz Szpakowski wraz z Jackiem Laskowskim. Już za chwilę zobaczymy mecz ligi weekendowej FIFA Ultimate Team. Liczymy oczywiście, Jacku, na fenomenalne widowisko. Goście przyjechali tu w bardzo dobrej formie i liczą na awans w klasyfikacji. Do tej pory pokazywali się z pozytywnej strony, więc korzystny wynik dzisiaj byłby przypieczętowaniem dobrej passy. Zapewne ciąży na nich presja większa. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola, jest spalony. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. W bramce Marc-André Ter Stegen. W obronie Clément Longlet wystąpi wraz z Rafaelem Varanem. Moussa Sissoko oraz N'Golo Kanté wystąpią w środku pomocy. Z przodu zagrają z jednym wysuniętym napastnikiem. I to zapowiada twardą walkę w środku pola i prawdopodobnie sporo dośrodkowań. Chyba że zdecydują się szukać swojego snajpera piłkami prostopadłymi albo próbować gry dwójkowej z odegraniem. Sissoko, Kanté, Neymar ma wsparcie kolegów w tej akcji. Ben Yedder, N'Golo Kanté przy piłce. Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Neymar, czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach.